Chyba żaden z aktorów epoki PRL nie osiągnął takiej popularności jak Stanisław Mikulski. Jego rola w Stawce Większej niż życie przyniosła mu ogromny sukces, ale też stała się przekleństwem jego życia zawodowego. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj o słynnym agencie JD23. Chociaż Mikulski pochodził z Łodzi, to karierę aktorską rozpoczynał w Lublinie. Debiutował w 1952 roku na scenie Miejscowego Teatru imienia Juliusza Sterwy. Tam też osiągnął pierwsze sukcesy i z reguły był obsadzany w rolach amantów. Jednocześnie rozwijała się jego kariera filmowa. Przed kamerą stanął jeszcze jako licealista w pierwszym starcie Leona Buczkowskiego. No odpłyń, kolego, to moje miejsce. Było wolne, każdy ma prawo siedzieć. Po pierwsze nie każdy, bo to przedział zarezerwowany dla jednaków służby w Polsce. Podobno za pierwsze honorarium kupił sobie rzecz wyjątkowo praktyczną – ciepły płaszcz zimowy. Zagrał łącznie w kilkunastu filmach, były to jednak przeważnie epizody. Z Lublina trafił na scenę Teatru Powszechnego i tam zobaczył go Jerzy Morgenstern. Poszukiwał on wówczas odtwórcy głównej roli do nowego projektu telewizyjnego zatytułowanego Stawka Większa niż życie. Chciał, by jego bohater nie był zbyt znany widzom, dlatego też zrezygnował z Ignacego Gogolewskiego i zdecydował się na Mikulskiego. Stawka Większa niż życie pojawiła się na ekranie jako spektakl teatru telewizji odtwarzany na żywo. Początkowo zaplanowano go na 6 odcinków, ale po ich sukcesie pojawiło się 8 następnych. Niebawem zapadła decyzja o realizacji serialu telewizyjnego i raczej nikt już sobie nie wyobrażał, że kapitana Klosa mógłby zagrać ktoś inny. Mikulski wydawał się idealnym wykonawcą do tej roli. Inna sprawa, że był wręcz stworzony do ról bohaterów w mundurze. O sukcesie serialu zadecydował jednak głównie atrakcyjny scenariusz. Jego twórcy wzorowali się na pierwszym filmie o Jamesie Bondzie, Dr. No. Schowaj pistolet, Brunner. Schowaj tę pukawkę, durniu, dopóki mam ochotę jeszcze z tobą rozmawiać! Do tego dochodziła atrakcyjna realizacja, znakomita praca operatorów i intrygująca, trzymająca w napięciu muzyka. W dość umiejętny sposób potraktowano też sprawy ideologiczne. Nigdzie właściwie nie pokazano, czyim właściwie agentem był dzielny kapitan Abwery. Na ekranie zresztą pojawiał się również w mundurze majora Ludowego Wojska Polskiego. Obecność Sowietów zredukowano do minimum, a sugestie o współpracy Klosa z komunistycznym ruchem oporu nie były zbyt nachalne. Agentowi zdarzały się nawet przypadki współpracy z angielskim wywiadem, ale i tak okazywał się najskuteczniejszy. A już te jego pogawędki z Hermanem Brunnerem. To prawdziwa bajka. Takie sztuczki nie ze mną, Brunner. Zapominasz, z kim mówisz. Albo gadaj, o co ci chodzi, albo nie zawracaj mi głowy. W polskiej telewizji funkcjonował wówczas tylko jeden program. Nic zatem dziwnego, że podczas emisji premierowych odcinków wyludniały się ulice, a następnego dnia wszyscy komentowali kolejne przygody agenta JD23. Stawka przebiła swoją popularnością wszelkie zachodnie produkcje emitowane wówczas przez TVP, nie mówiąc już o sowieckich produkcyjniakach, i odniosła ogromny sukces na ekranach bratniego obozu. Mikulski stał się wielką gwiazdą. Na Węgrzech podczas emisji serialu sprzedano o 300 tysięcy telewizorów więcej niż normalnie. Mongolscy wielbiciele utkali dywan z jego podobizną, a sowieccy recenzenci podkreślali, że urodził się w najpiękniejszym dniu roku, czyli 1 maja, święto pracy. Odtwórca roli kapitana Klosa został uznany za najpopularniejszego aktora obozu socjalistycznego, a w Pradze nadano mu tytuł pułkownika telewizji czechosłowackiej. Mikulski odwiedzał kraje bratniego obozu, a na spotkania z nim przychodziły tysiące ludzi. Na NEP stadionie w Budapeszcie wjechał na uchwyconym wozie ozdobionym flagami Polski i Węgier, eskortowany przez huzarów. W loży honorowej zasiadł sam Janosz Kadar w otoczeniu najważniejszych osób w państwie. Popularność Mikulskiego w kraju przeszła wszelkie oczekiwania. Właściwie nie mógł nigdzie się pokazać, zawsze otaczał go tłum wielbicieli. Znajomi prosili go o pomoc, gdy musieli coś załatwić. Mikulski robił za maskotkę, nie musiał nic mówić, tylko pokazywał się w ich towarzystwie. I to wystarczyło do załatwienia pralki, telewizora czy nawet przydziału mieszkania. Z jego podobizną prywaciarze wyrabiali lusterka i breloczki, a ich sprzedaż szła w miliony. Aktor jednak nic z tego nie miał, w PRL nie honorowano bowiem praw autorskich czy wizerunkowych, ale i tak nie mógł narzekać na swoje dochody. Był bowiem dobrze opłacany za spotkanie z publicznością, gdyż stawka wynosiła 1100 zł,
a miesięczna średnia krajowa tylko dwa razy więcej. Zresztą za rolę w serialu dostał 300 tysięcy złotych, plus talon na samochód i 30-metrowe mieszkanie w Warszawie. Sukces serialu okazał się jednak jego przekleństwem i chociaż zagrał w kilkudziesięciu filmach, to właściwie pozostał aktorem jednej roli. Spotkał go los Marka Perepeczki, który na zawsze pozostał Janosikiem i nie dostał podobnej szansy jak Janusz Gajus, który po latach uwolnił się od postaci Janka Kosa. Mikulski wielokrotnie skarżył się, że reżyserzy uważali, że wszyscy będą w nim widzieli wyłącznie Klosa i nie będzie innego bohatera. I chyba mieli rację, albowiem gdy pojawił się na scenie teatralnej, to publiczność witała go jak oficera Abwehry. Niewiele pomogła mu główna rola w serialu Pan Samochodzik Templariusze, chociaż produkcja cieszyła się dużą popularnością wśród młodzieży. I gdy oglądałem nową ekranizację Netflixa, to jednak uznałem, że Mikulski lepiej poradził sobie z rolą Pana Samochodzika. Pan Samochodzik, a gdy obecnie wspomina się inne role filmowe Mikulskiego, to raczej drobny epizodzik w Misiu Stanisława Berei. Tam aktor pokazał ogromną klasę, zakpił sam z siebie, wcielając się w rolę porucznika MO, Lecha Rysia, czyli wujka dobrej rady. Przecież to dziecinnie proste. Pieniądze z Banku Londyńskiego może podjąć tylko Ryszard Ochucki lub Irena Ochucka. Dogadaj się szybko z jakąś Ireną, ożeń się z nią. I masz Irenę Ochucką. Miałem osobiście go poznać w 2013 roku. Podczas targów książki historycznej mieliśmy spotkania z czytelnikami obok siebie. Udało nam się sympatycznie porozmawiać. Nie miał w sobie nic z gwiazdora. Okazał się ciepłym, miłym człowiekiem, patrzący na świat z dużym dystansem. Oderwał mi swoją książkę z autografem. Zrewanżowałem się mu jedną z moich publikacji. Miałem nadzieję, że w kolejnym roku znów go spotkam. Niestety los zadecydował inaczej. Stanisław Mikulski zmarł 27 listopada 2014 roku. Więcej o serialach epoki PRL znajdziecie w mojej książce PRL po godzinach. A jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze w sobotę w samo południe. Hej!